Lublin, Dariusz Kleć ze strony Stali Westy. Na polu niebieskich podjeżdża już kontaktne młodzieżowiec Janusz Ślączka, a w kasku czerwonym doskonały węgierski zawodnik Sándor Tihany. Raz tylko w finale indywidualnych Mistrzostw Świata w 1987 roku na torze Wojens zgromadził wówczas 4 punkty. Przed nami kolejne emocje dzisiejszego dnia. Drugi wyścig, w którym wystartują w kasku czerwonym Sándor Tihany, w kasku żółtym Wojciech Załuski, w kasku niebieskim Janusz Ślączka i w kasku białym Dariusz Leć. Wyścig drugi. Zawodnicy ustawieni. Wspaniała postawa młodzieżowca Stali Westy Janusza Ślączki.